Zaprzęgi będą teraz ustawiać się w swojej kolejności startowej. Kłusaki kręcą woltę. Metrów do przebiegnięcia w tych, no niestety, nie najlepszych warunkach pogodowych. Rągiewka sędziego już w górze, zaprzęgi zajmują swoje miejsca i czekamy na sygnał do startu. I jazda, start nie był zbyt równy, zaraz po starcie na prowadzenie wysuwa się Vincian, tuż obok jest Vosseon, następnie Valama i Vahendili. Za nimi Anada de la Crier i zamyka stawkę w Urazia Dini, Vincian na prowadzeniu, za nim jest Vosseon, Valama, Vahendili. Anada de la Crier na pozycji piątej i zamyka stawkę w Urazia Dini. Konie wchodzą w zakręt, Vincian na prowadzeniu, za nim na pozycji drugiej jest Vosseon, następnie Valama, Vahendili. Vincian na prowadzeniu w tej gonitwie. Konie w miarę równo, bez większych odstępów. Z tyłu zostaje tylko Urazia Dini. Vincian na prowadzeniu, następnie Vosseon, Valama, Vahendili, Anada de la Crier i w odstępie za stawką Urazia Dini. Konie już na przeciwległej prostej. Równo cała piątka prowadząca, blisko siebie, niewielkie odstępy pomiędzy nimi. Vincian, Vosseon, Valama, Vahendili, ale przesuwa się już na czwartą pozycję Anada de la Crier. Połowa przeciwległej prostej w odstępie, nieco za stawką Urazia Dini. Około 1400 metrów pozostało jeszcze do celownika, czoło stawki niezmiennie, czyli prowadzi Vincian, ale bardzo blisko Vosseon, Valama, Anada de la Crier, Vahendili, a w odstępie Urazia Dini. Vosseon przesuwa się już na prowadzenie, Vosseon na prowadzeniu. Vincian spada na czwarte miejsce, jeszcze 1200 metrów. Vosseon, następnie Valama, Anada de la Crier, tak wygląda prowadząca w tej chwili trójka. Te trzy konie są bardzo blisko siebie, Vosseon na prowadzeniu, Valama jest tuż obok. Konie są w połowie zakrętu, zasłonił nam je teraz lasek. Vosseon, tuż obok jest Valama, jest tam Anada de la Crier. Cała piątka, bardzo blisko siebie, no w zasadzie czwórka, bo jeden z koni nieco traci i zbliżają się już do prostej finiszowej. Za chwilę rozstrzygnięcie tej gonitwy, za chwilę walka o zwycięstwo. Anada de la Crier, Vosseon nieco traci. Około 500 metrów do celownika, będą walczyć do ostatniej chwili. Vosseon, Valama, bardzo, bardzo blisko siebie, jeszcze około 400 metrów. Cztery konie blisko, dwa pozostały w odstępie. Vosseon na prowadzeniu, Valama jest bardzo blisko, jest też tam Vahendili, 300 metrów. Te trzy konie koło siebie walczą o zwycięstwo w tej gonitwie. Vosseon, Vahendili, Valama. Vahendili, Vosseon, Valama, jeszcze tylko 100 metrów do celownika. Vahendili na prowadzeniu i wygrywa tę gonitwę. Vahendili
i Roman Mateusiak. Następnie Valama, Voseon, Anada de la Crier, Wurazia Divi i zamyka stawkę Vensian. Czekamy na zatwierdzony przez Komisję Techniczną wynik gonitwy trzeciej. Przypomnę Państwu, że dziś specjalny konkurs na Partynicach w programie wyścigowym Kupony. Na przedostatniej stronie do takiego kuponu wpisujemy swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego i będziemy dziś losować wśród biorących udział w naszej zabawie